główną inicjatywą naszego meczu była pomoc Karolinie Iżykowskiej, która jest byłą studentką właśnie Wydziału Zarządzania oraz absolwentką Zespołu Szkół Ekonomicznych. Karolina choruje na czerniaka 4 stopnia. Teraz ma przerzuty, tak naprawdę już możliwe, że w całym ciele. No i po prostu leczy się, no, musi się leczyć. Na dzisiejszym meczu koszykówki zagrają drużyny z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie, przyjaciele angażują się w pomoc dla Karoliny. Tak naprawdę sami z siebie, bo tutaj uczniowie zaproponowali nam taką formę pomocy i byliśmy bardzo szczęśliwi, że po prostu są ludzie, którzy, dla których los Karoliny nie jest obojętny i którzy sami wpadli na pomysł, żeby zorganizować taki mecz. Cieszę się, że nasi studenci wychodzą z takimi inicjatywami. Wszystkie takie inicjatywy są bardzo cenne, ponieważ dzisiaj musimy pomagać sobie wzajemnie. Bez tej pomocy mielibyśmy dużo więcej problemów, a to otwiera nas na innych ludzi i to pokazuje, jak bardzo jesteśmy wrażliwi.